witajcie. Dzisiejszy odcineczek, kolejna kieszeń od TaffBuilda. Tym razem pokażę Wam taką kieszeń, tak zwaną magazynową, choć ja używam jej naprawdę na wiele montaży. Tak się prezentuje z bliska, zobaczcie. Jest to bardzo ciekawy wzór, charakterystyka i wykonanie tego modelu. Jest to naprawdę fajny projekcik. Zobaczcie, mam tu wiele ciekawych tematów, nawet dla elektryków. Mamy taki uchwyt na taśmy, jak to na tematach magazynowych. Jest to fajny temat, ponieważ tu mamy naprawdę fajny karabinczyk, zobaczcie, odpinany w ten sposób. Dzięki temu możemy szybko sięgnąć po daną taśmę, wymienić tę rolkę i tak dalej, więc to jest naprawdę fajna opcja. Mamy tu bardzo długi pasek, dzięki temu trochę tych taśm się zmieści. Kolejny temat to jest środek. Mamy tutaj środek dzielony na dwie części. Jedną taką małą, drugą taką głęboką, naprawdę głęboką. Dzięki temu możemy na przykład klapcążki sobie pochować bez żadnego problemu. Różne elementy od góry też. Mamy takie wejście tutaj na przykład na wkrętaka. Też naprawdę spoko opcja. Od przodu. Od przodu już mam takie elementy bardziej siatkowane, przewiewne, co też jest dużym plusem. Mamy tutaj fajną kieszonkę na przykład na notes. Ja akurat tutaj mam zestaw swój bitów podręczny od Makity. Też fajnie się komponuje, też fajnie można go tutaj schować bez żadnego problemu. Nic tutaj nie koliduje na rzepa. Zamykamy i jest. Po bokach wejście na noże, wejście na śrubokręty, wkrętaki i różnego innego rozwiązania. Oczywiście mały klipter, co naprawdę daje bardzo fajne, wygodne noszenie przy sobie. Założymy kliptecha, żebyście zobaczyli, jak to prezentuje się. Mamy kliptecha. Mamy pasek. Szybkie zapięcia, szybka przymiarka, zobaczcie. Pyk. Fajnie się to komponuje. Zawsze pod ręką, bez żadnego problemu. Wkładamy, mamy, używamy. Czy to jest na prawą rękę, czy to jest na lewą rękę, wybór należy do nas. Ja jestem praworęczny, zazwyczaj takie elementy mam wszystko po prostu podczas montażu właśnie z prawej strony. Tyle. Kieszonka małych gabarytów, może zmiaruję Wam ją, żeby nie było. Jeżeli chodzi o wymiar, o szerokości całkowity, to jest około 18 cm. Jeżeli chodzi o wysokość z kliptechem po samej górze, to jest 25 cm. A jeżeli chodzi o wysokość z przodu, to jest jakieś 15 cm. Więc naprawdę niewielkich gabarytów. Z czym to ją porównać? Z czym tu ją porównać? Na przykład z modelem Technika. Zobaczcie. Jest troszeczkę mniejsza na przykład. Albo porównamy ją z dużą kaburą, którą już u mnie widzieliście nieraz. Zobaczcie, jaka jest różnica, więc no, jakby nie patrzeć, ten model jest naprawdę bardzo fajny, wygodny i przyjemny w użytkowaniu, a zarazem pojemny. Zobaczcie, ile możemy tutaj do tego naprawdę śmiało naładować. Tyle w temacie. Bardzo fajna kaburka w rozsądnej cenie. Ja oczywiście standardowo większość moich kabur na domitech.pl, więc serdecznie zapraszam. Fajne ceny i szybka realizacja. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.